Witam wszystkich bardzo serdecznie w symultanie Mistrza Świata Aleksandra Alochina. Mistrz Świata Aleksander Alochin gra partię w Holandii. Gra partię w 1933 roku. Jego przeciwnik jest nieznany przeciwnik Van Mindeno. Van Mindeno, nie wiadomo co to był za turniej, ale partia ciekawa. Aleksander Alochin jak zawsze w formie. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5. Klasyczna partia hiszpańska. Czarne grają D6, obronę Wilhelma Steinitza. Po wtrąceniu ruchów A6, goniec A4 byłaby ulepszona obrona Steinitza. No, takie wtrącenia ruchu zwykle nazywamy ulepszeniem. D4. Alochin uderza w centrum bardzo pryncypialnie. ED4 i niespodziewanie dla wszystkich bije hetmana. Po goniec D7 nie ma wyboru. Oddaje parę gońców, ale zdobywa przewagę na czarnopolowej części szachownicy. Skoczek C3. Skoczek F6, goniec G5, goniec E7, w długą. I tu odważnie gra H4. H4 chce sprowokować posunięcie H6. I okazuje się, że jego młody przeciwnik zagrał H6. Myślał, że Alochin odejdzie. To jest taka sytuacja, jak pion zbije na G5. Otwiera się linia H, koniś nie bardzo ma gdzie uciec. Tu można było odejść gońcem na F4, albo można było grać E5, D5, hetman E5. Tu nie bardzo można, bo po odejściu konika hetman schodzi jakoś. Tutaj są jakieś takie szachy. Niespodziewanie Aleksander Alochin zagrał skoczek F6. Przeciwnik wziął, proszę bardzo, kombinujemy jak Aleksander Alochin. Proszę bardzo, kombinujemy jak Alochin. Niestety nie jest dobrze bić. I nie ma rekompensaty za figurę. Alochin zagrał doskonałe posunięcie. Skoczek E7. Doskonałość polega na tym, że jeszcze walczy. No, zrobił lewą kombinację. Trochę taką lewą. I teraz musi kombinować dalej. HG5. I decyzja przed czarnymi. Co grać? No, decyzja trudna. Należało odejść skoczkiem na E7. Teraz na wieża H4, wieża FE8 i mata nie ma. A na wieża H5 hetman bije 4. Hetman bije D4, goniec E4, skoczek obroniony. I mata nie ma. I gońca nie ma. Ale z Alochinem gra się ciężko. Skoczek poszedł do centrum. I w mistrza świata Aleksandra Alochina wstąpił nowy duch. Powinien zagrać wieżą na H3 teraz. Albo na H2. I po F5. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że Alochin był znakomitym psychologiem. Założył, że kiedy zagra wieżą na H5, przeciwnik nie znajdzie ruchu F5
po którym pomysł partii jest nieskuteczny. Pionek zginął, ofiara hetmana i hetman z wieżą. Poskoczek do 6, mata nie ma, król ucieka. Za hetmana jest wieża, goniec i skoczek. Jednakże nie jest łatwo oddać hetmana za kilka figur. A trzeba mieć doświadczenie, trzeba wiedzieć, że taka, trzeba po prostu mieć wiedzę. Nastąpiło hetman E6. I proszę, zmiana kolejności posunięci. F5. Wszyscy myśleli, że Alohin zagra bicie w przelocie. Kombinujemy jak Alohin. Alohin znalazł fantastyczne posunięcie skoczek E5. Skoczek przykrywa dwa kluczowe pola ucieczki królowi czarnemu. I nie pomaga ani hetman E5. Nastąpiło DE5. No gdzie to nastąpiło? D5. Jeszcze raz mamy szansę zakombinować jak Aleksander Alohin. Myślę, że wszyscy się domyślili, że Alohin zostawił hetmana pod biciem i przeciw się poddał, bo po wzięciu hetmana jest szach, a po wzięciu piona jest szach. Celem szacha na C4 jest zablokowanie pola F7. I czym czarny nie zagra na F7, nastąpi wieża H8, na przykład hetman F7, wieża H8. Przejściowe oddanie gońca na D5 nic nie dawa. Fantastyczna partia w stylu Aleksandra Alohina, który przekombinował chociaż dwa razy zablefowo. Dziękuję Państwu za uwagę.